Spacer w cudzych kopytkach. Kobi, ty jesteś taki mądry. Po co nam są palce? Do noszenia paznokci. A dlaczego woda jest mokra? A po co skakałabyś w kałużach? Naprawdę muszę iść do... Nie dlatego woda jest mokra. Dlaczego woda jest mokra? I co to znaczy mokry? Powiem ci to później, bo teraz naprawdę muszę Ale iść dlaczego? Do... Nie ja. Myślę, że Kobi chce ci powiedzieć, że... Muszę iść pilnie do toalety. Dlaczego Kobi nic nie powiedział? Myślę, że to mówił, ale o tak. O! Właśnie, Eddie, dzięki tobie wymyśliłam zabawę. Naprawdę? Super! A czemu psy zachowują się jak psy? A krowy zachowują się jak krowy? A świnki zachowują się jak świnki? Może trzeba spytać świnkę. Na przykład króla Proszelota? Króla Prosiaka, który mieszka w zamku Prosiaków? Świetny pomysł! Chodźmy! Tak! Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem, tak! Śpiewajmy tak, razem tak. Śpiewajmy tak, razem tak. Śpiewajmy tak. Hej, hej, już zaczynamy. Wszyscy razem wyruszamy. Przygody czas zaprasza was. Więc chodźcie razem z nami. Zaczekajcie! Wasza wysokość, czemu świnki zachowują się jak świnki? Czemu zachowują się jak świnki? Czemu one tak się zachowują? Chyba nie wiem. Ale jesteś świnką. Jestem? Ach, tak. Chyba masz rację. To zabawne. O, dziękuję. Ale mój syn wcale tak nie uważa. Tak rzadko się uśmiecha, jakby był nieszczęśliwy. Dlaczego? Tego nie wiem. Może wy mi pomożecie? Spotkacie się z nim? Pewnie, czemu nie? Tak, z przyjemnością. Zapraszam świnkę księcia Knurka. Hej, książę! Hej! Witaj! Może się pobawimy? No to może piknik! Wspaniale! Chcesz zaprosić przyjaciół na piknik królewski? Przynieś królewski koszyk piknikowy. Ale pilnujcie, żeby książę się nie wybrudził, bo to nie po królewsku. I proszę was, dowiedzcie się, czemu jest taki smutny. Jest jak... Patyk w błocie? Tak! Czemu jak patyk w błocie? Ponieważ patyk jest taki smutny. No tak, oczywiście, to jasne. Sprawdzałem tylko, czy ty to wiesz. Cóż... Bawcie się, a gdyby się działo coś złego, użyjcie królewskiego gwizdka i pojawię się, by udzielić mojej królewskiej pomocy. No dobrze, to miłego dnia. Byłbyś tak miły i podał mi królewskiej kanapki, proszę? Tak, z wielką przyjemnością. Drogi książę, mogę zaproponować kanapkę? Dziękuję ci bardzo. Jest grzeczny jak na świnkę. Mam użyć gwizdka i wezwać króla Prosiaka? Nie przeszkadzajmy mu. Sami zajmiemy się księciem. Poza tym,
Wygląda, jakby się cieszył. Pyszne, dziękuję. Co teraz? Ta gra polega na tym, że ja zaczynam opowiadać historię i potem każdy dodaje do niej coś od siebie. Świetnie! Super! Dawno, dawno temu żył sobie książę i on miał... magiczną koronę. I kiedy stał na głowie, to dzięki niej mógł bardzo szybko wirować. Teraz ty, książę. No i właśnie tym zajmował się książę. O nie! I żyli długo i szczęśliwie. Co teraz? Dobrze, to czas na wyścig w workach. Tak jak Tessa. Każdy wchodzi do worka i ścigamy się aż do mety. Ojej! Książę się ubrudził. I to znowu! Zaraz użyję gwizdka, żeby przyszedł król i go umył. Nie, zaczekaj! Pamiętasz, że mamy odkryć, dlaczego książę się nie uśmiecha? Spójrzcie na niego! Jest szczęśliwy jak świnka w błocie. Właśnie. Nasz kolega jest księciem, ale także świnką. Jeśli pomyślimy jak świnki, to dowiemy się, co sprawi mu przyjemność. Gdybym ja była świnką, to przez cały dzień bawiłabym się w takiej wielkiej błotnej kałuży. Otóż to! A gdzie znajdziemy najlepsze błoto? Na farmie! Tak! Juhu! Dlaczego król nie pozwala mu się bawić w błocie? Pewnie tak długo jest królem, że zapomniał, jak być świnką. Szkoda, że król tego nie widzi. Szybki jest. Czy książę wyzdrowiał? Pytałeś nas, dlaczego się nie uśmiecha. O, tak, to prawda. Mówiłem, że jest smutny jak patyk w błocie. Nie jest jak patyk w błocie, jest jak świnka w błocie. Ale tak się nie zachowuje, książę. Może jest księciem, ale jest także świnką, a świnki lubią błoto. Wiemy to, bo pomyśleliśmy jak on. Pomyśleliście jak ktoś inny. Czy zwyczajna krowa może ćwierkać tak jak ptak lub mieć własny sklep i sprzedawać mak? Nie, bo krowa chce muczeć i pyszne mleko dać. Bo krowa żyje tak i ma swój krowy świat. Czy na przykład ta kura może kwakać wciąż lub mieć ciężarówkę i jechać nią? Nie, kura je ziarno i chce jajo znieść. Bo kura żyje tak i ma swój kurzy świat. Załóżmy, że myślę jak koń, co zrobić chcę. Hej, już wiem, sianko sobie zjem. A gdybym świnką chciał być, a przypomina się coś mi, już wiem, zaczekaj, to ja, wspaniała kąpiel ta. Jeśli pomóc chcesz, przyjaciel smutny jest. Właśnie tak jak mój syn, oto radę ci dam. Spojrzyj na świat, jak patrzy on sam. Bo każdy żyje tak, jak i własny ma świat. Proszę, i oto prawdziwa świnka. Eddie podsunął mi ten pomysł, gdy skakał, udając, że musi iść pilnie do toalety. Ta zabawa polega na udawaniu kogoś wesołego, smutnego, złego czy innego. Ja zacznę. Ju! Hej! O tak! Jestem tak! Jej! Jesteś podekscytowana? Tak! Odgadłeś! Teraz ja! Ta-da! Szczęśliwa!
szczęśliwa? Czujesz się szczęśliwa? Jesteś szczęśliwa? Tak, i naprawdę taka jestem, ponieważ dowiedzieliśmy się, jak uszczęśliwić księcia. Dzięki temu, że pomyśleliśmy jak on. Bo jeśli coś jest źle, przyjaciel smutny jest i chcesz go rozweselić,